Siema! Hej, hej! Witajcie na kanale O Matko i Córko. Tak. Dzisiejszy odcinek to kolejny odcinek z serii To nie książka. Tu na tej karteczce są wypisane wszystkie propozycje, jakie od Was dostaliśmy na zadania ze stron, które mamy wykonać. I część z nich zrobimy. Nie? Tak jest. No to... 84. Dawaj. 80, czekaj. 84, tak jest. Jest taka strona. 84. Generator pomysłów. W pierwszej kolumnie zrób listę rzeczy znalezionych na łonie natury. Masz tu w pokoju coś, co znalazłeś na łonie natury? Kamyki. I muszelki. I to masz w domu, prawda? Tak. No to pisz. A kamienie skąd? Z morza. A jak chodziliśmy po plaży, nie? Tak. Zbierałaś, faktycznie. I muszelki tak samo. A nie, muszelki są jeszcze kupne, bo są te duże, nie? Tutaj tak. Tak. Kolumna druga. Zrób listę przedmiotów, których używasz na co dzień. Puder. Ręcznik. Mydło. Cukier. Długopis. Drzwi. Poduszka. I krzesło. Miś, ja chcę misia. I krzesło. Sorry, ale nie obejdzie się bez telefonu. W trzeciej kolumnie zrób listę słów, które lubisz. Słodko. Kocham. Lubię, kiedy mówi Paulinka. Mamusia. Bardzo fajnie mi się kojarzą też słodycze. Albo lubię słowo plaża. Paulina nie lubi, ale ja lubię. Jakie ja lubię słowo? Na pewno żelki. Przyjaźń. Miłość. No dobra. Jeszcze. Wybierz jeden element z każdej listy i połącz je, aby stworzyć pomysł na nowy produkt lub patent. No to... Z pierwszej wybieramy kamyki czy muszelki? Muszelki. Telefon. Albo miś. No to telefon. Telefon. I żelki. Czyli mamy muszelki, telefon, żelki. Ale się rymuje. Muszelki, telefon, żelki. Ja bym zrobiła telefon no z żelków. A ty byś się zjadła, jakby sobie dzwoniła. Jakbym pisała. Telefon z żelków w kształcie muszelek. Telefon z żelków w kształcie muszelek. W Twoich rękach to on nie będzie długo trwał, ale dawaj, pisz! Czyli wyszedł nam telefon z żelków w kształcie muszelek. Te żelki w kształcie muszelek oczywiście. Napiszcie, jak Wy zrobiliście tą stronę. No i tyle. Następna strona. 156, albo nie, 33, ja chcę 33. Dobra, dawaj, 33. To strona 33. To są łupy zbieracza. Oto lista rzeczy, które musisz znaleźć. Łupiny nasion. Przyniosłam dwa ziarenka słonecznika. Ja je teraz... Sama se to zjedz. Dobra. Dam królikowi. Mamy łupiny nasion. Definicja nieznanego słowa. Przejrzałam mądrą książkę i zapytam się ciebie. Co to jest rokoko? Czy ty wiesz? Nie wiem. Rokoko. Rokoko to nurt w sztuce. Z początku XVIII wieku najsilniej rozwinął się we Francji i związany był głównie z życiem dworskim. Jego podstawową wartością jest piękno. Charakteryzuje on twórczość wytwórną i subtelną. Styl ten przejawia się w komediach wolnych od dydaktyzmu, operach drobnych. I już jesteś mądrzejsza o jedno słowo. Miłosny. A jest to styl, który był w baroku, a to wtedy, kiedy te kobiety w tym XVIII wieku miały te takie suknie, miały te takie fryzury ze statkami we włosach. Nie, to, co do tych fryzur, to ten, to są statki im w tych włosach, w tych loczkach pływały i takie pióra wielkie miały, te fryzury w ogóle miały chyba z 1,5 metra wysokości. I miały peruki. Suknie. Tak, a w tych perukach miały tyle rybaków. Na pewno, bo się wtedy nie mieli. No.
te suknie takie piękne, z falbankami, z koronkami. Że gorsety kobiety w gorsetach, biust do przodu, talia. Dobra, no 30 ja centymetrów to były te czasy. Pięknie kobiety wtedy wyglądały. No to już wiemy, co znaczy słowo rokoko. Nierozwiązana zagadka. Znam taką jedną nierozwiązaną zagadkę. Co było pierwsze, jajko czy kura? Jajko czy kura? Znajdź mi jakiś tajny kod. Zobacz, czy coś takiego zalicza się do tajnego kodu. Mniejsza, ale pani teraz o tym gada. No, XD. Nie słuchałam, XD. Tak, to jest dla mnie tajny kod. Ja nigdy nie wiem, w którym momencie należy te XD umieścić i co to w ogóle znaczy. Ona mi już to z 5 razy tłumaczyła, bo nawet 10, ale ja po prostu tego nie kapuję. Twierdzenie naukowe. Czy znasz jakieś twierdzenie naukowe? Pitagoras, Thales, R na siance kwadrat. Nie wiem, co to jest. Ja czymś takim słyszałam, ale co to jest? Ja nie pamiętam, jak to brzmi dokładnie, a nie chcę wszystkich wprowadzić w błąd. To wymyślimy własne twierdzenie naukowe. Telefonu da się żyć, kropka. To jest twierdzenie naukowe. No tak. Nie, to jest chyba motto bardziej życiowe niż twierdzenie naukowe. Bo twierdzenie naukowe to musi być tak. Coś plus coś. Telefon plus człowiek równa się uzależnienie. Tak, to chyba możemy to twierdzenie naukowe podpiąć. Czyli co? Telefon plus człowiek równa się uzależnienie. I teraz uzależnienie minus telefon równa się człowiek. Więc trzeba, żeby uczłowieczyć moją córkę, trzeba jej chyba dać jakieś, nie, bo wtedy pójdę do jakieś ograniczenia w używaniu telefonu. Nie, trzeba się nad tym dobrze zastanowić. Kurde. Dobre twierdzenie naukowe wymyśliłaś. Dobre. 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 Dobra. Masz 3 sekundy, żeby znaleźć coś czerwonego. Raz. Mam misia! Trzy znalazła, a to ją wziąłam z zaskoczenia. Czyli mamy miś czerwony. Teraz masz 5 sekund. 5 sekund na wymyślenie. Coś, co było żywe. Co wymyśliłaś? To! Ojejku! Taki maleńki krab. Paulinko, zrób zbliżenie. To jest taki mały krabik niespodzianka. Historia tego jest taka, że jak byliśmy na pierwszych naszych czasach z mężem, to kupiliśmy sobie takiego koralowca nad morzem. A wśród tych rozgałęzień korala, tego koralowca, bo to taka muszla koralowiec, znaleźliśmy właśnie takiego małego kraba. To była dla nas taka fajna niespodzianka. No i go sobie zostawiliśmy na pamiątkę. Więc można Paulinie zaliczyć, bo faktycznie on był kiedyś żywy. Mapa. Dobra, to znajdź mi Atlantydę. Atlantyda. Ok, ja ci znajdę Atlantydę. Córeczko, robię cię w konia. Dlaczego? Atlantyda przecież to jest taka baśniowa kraina. Co? W bajkach często występuje Atlantyda. Nie wiem, czy kiedyś ona była, czy nie była, ale teraz już jej nie ma. Ale dałaś się wkręcić. Przypis lub odnośnik. Napiszemy tutaj przypis lub odnośnik. Przypisy jak w książce. Nie bierz na serio tego, co piszę wyżej. O! Ok! Czyli telefon plus człowiek równa się uzależnienie, nie bierz tego na serio! Brawo! Brawo! Uratowałaś mi życie! Coś zgubionego. Kurde, na pewno było coś takiego. Bo Paulina często gubi klucze. Gubi, ale je znajduje. Dokładnie, więc to nie jest zguba. One są pod łóżkiem, za biurkiem, pod biurkiem, u babci, u koleżanki.
sprzątaczek, ale są. Ale często je gubisz. Narysuj tu klucze. To jest klucz od Pauliny. Może zbliżenie by się przydało. Taki talent artystyczny. Dobra. Masz 10 sekund na znalezienie kawałka nitki i fragmentu biletu. Nitka. O, nitka, fragment nitki. O, mam autobusowy. Bilet autobusowy jest. A co jest elementem kółka? Liczę do 5. 1. Mam brazoletkę. 2. Paulina szuka słowa palindrom. Sprawdziłyśmy znaczenie słowa palindrom. Znaczy to to, że słowo czytane od prawej do lewej i od lewej do prawej jest takie samo. Brzmi tak samo. Pierwsze, co nam wpadło do głowy, jest oko. Oko. Kawałek papieru toaletowego. Nieużywany. Masz na to 3 sekundy. Przynieś, jaki mamy papier toaletowy. Wszystkim pokażemy. Raz, 2, 3, 4. 3 było, 3 było. Mamy taki zwykły papier toaletowy. Takimi kładkami. Wypustkami takimi. I pokażmy jeszcze raz, no co tam. Co tam. Dobra, no to strona 33 zrobiona. 177. To jest niezbędnik uczestnika nudnych wydarzeń. Narysuj zabawną minę. Możesz zgrabić. Dobra. Nie umiem tak ładnie rysować. Musiałabym ci zrobić zdjęcie. Na połowie zdjęć z przedszkola ma właśnie taką minę. Mocno podniesione brwi. Nie mam takiej jednej brwi. No. Duże oczy. Usta z takim, że to dużo kremu. Nie wyszło mi tak fajnie. Ta mina to jest mina. Więc to nie będzie mina od Pauliny. No powiedzcie, że to nie jest zabawna mina. Jest to świetnie zabawna mina. Nie. No to zrobię zabawniejszy. I teraz to wygląda strasznie. A Paulinie wyszło coś takiego z tego. Także matka i córka zawsze dadzą radę. No i co? I to tyle. 3 zadania zrobione. 3 żeśmy dzisiaj zrobiły. Mhm. 3 zadania zrobione. Także czekajcie na następne części, bo będą, na pewno będą, nie? Będą. Będą oczywiście. I jeszcze pół książki do zrobienia. A, żeby pół. Żeby pół. Kochani, oglądajcie nasze serie, wszystkie, które mamy. I do kolejnego odcinka. Pa, pa.